zawije tu, zawije tam, lotosem lat świetnych, szczęścinami, wyjaskółczy wiosnę wieczności. Zrodzi w słowie, słowo wije na wieczne, wyprze się wycia ciągnącego za nami swoje ja, jasno swojnie oswojonych godzinek, splecionych w tarcze do celów boskich. Bardzo dziękuję za tego typu horyzont, bo to jest niesłychanie potrzebne w warunkach, kiedy nam jacyś intelektualiści korzystający z rozmaitych sowitych wynagrodzeń wmawiają, jakbyśmy mieli postchrześcijańską erę. No jednak nie za bardzo. Fenomen fontanny panu profesorowi Alojzemu Grytowi, twórcy ósmego cudu Wrocławia. Biały anioł fontanny przezroczystymi skrzydłami za radości dzieciństwo, gulganiem gołębi, dźwięcznością dzwonów ratuszowanych na raty. Hejnałem w samo południe, słowa muzy wskazują za wiecznie miłości. Parują duchy z braku pary, samotność przeciąga godziny. Za morza okien świdnickich, skarbinką duszy, kropelinką wylewną po grzbiecie rynku, muzą porządku wilgotnego chłodzi rozgrzane kolana na przyklęk przed wodotryskiem, na wniebogłośny szept o słońce, na każdy dzień strumieniujący kroplami na kamienie drążące wieczność wodziną radości. Twórco czarnolaski, fontanno poezji, z wojny koń skrzydliczny odkrywa niejedno źródło hipokreny. Czaści ucieka w pieśniach, jak woda wodotryskliwa, kojąca wieczność. Fontanna Gryta nie wyje po nocach krzykiem muncha. Z kapitańskiego mostku widzi siebie niczym arkę wśród wód potopu. Z oliwną gałązką wpiętą w skrzydła czeka na ławie pierwszego po Bogu poety. Na iluminację gwiazd zarannych, nie wywołując napływu, zamętu i szaleństwa, wędrówki lodów. Na rozgrzane głowy oparte o sople gołych wieczy, o sztylety wbite w przedsionki wieczności. Skrzydlaczy w poszuku miejsc zbliźniaczalnie źródła ze źródłosłowem boskości. Promie chwały, promyku poranny, wpłyń do portu pokoju na ocalenie ludzkości od zguby ducha na pobruku. I właśnie teraz będę wyjmował z podręcznej torby zbiorek z dedykacją. Myślę, że ten zbiorek wobec fontanny proszę o przyjęcie profesora Alojzego Gryta. Także za fontannę worek złota iskrzący się z tej dedykacji, z tego zbiorku. Pozwolę sobie przeczytać dedykację, bo profesor może moich bazgrołów by tak nie odczytał. Mając nadzieję, że będę wyrazicielem szerszej publiczności. Panu profesorowi Alojzemu Grytowi dziękuję za ósmy cud Wrocławia. W pobliżu tej zjawiskowej fontanny na placu Gołębim czujemy się bosko. Już to uskrzydleni, już to ochłodzeni przez przyjrzenie z nieba.
Serdecznie z przyjacielskim uciskiem dłoni Henryk Woniak z Bożydarzyc, Wratisławia. Anno Domini 2016 w grudniu, w Dniu Boskiego Światła. Ten dzień, który obchodzimy dzisiaj na Tchi Boskiej Gromicznej, nazywany jest podobno też Dniem Boskiego Światła. Nie będę zaprzeczał. Tak trzeba. Absolutnie.